Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe. Tym razem będzie bardzo krótko, ale bardzo konkretnie, co czytać, a czego nie czytać. Zapowiedziałem, że będzie bardzo konkretnie, ale nie byłbym sobą, gdybym w wycinankach prasowych jednak nie zaczął od narzekania. Pierwszy punkt mojego narzekania to są okładki. Ja już tydzień temu mówiłem o tym, że nie bardzo rozumiem filozofię, która polega na tym, żeby dawać na okładki tygodników reprezentujących opozycyjną część opinii publicznej postaci mało sympatycznych. I o to proszę Newsweek, Jarosław i Jarosław, czyli Kaczyński i Gowin. Gdyby ktoś nie pamiętał, to w zeszłym tygodniu przegląd miał też oczywiście Kaczyńskiego. Z kolei w przeglądzie kogo mamy? Mamy ministra Szumowskiego. Ministra Szumowskiego. A kogo mieliśmy w Newsweeku na okładce w zeszłym tygodniu? No proszę, jakie zaskoczenie. Ministra Szumowskiego. Jedynie polityka od tego jakoś ucieka. Być może też dlatego, że coraz częściej okładki dla nich projektuje, a właściwie rysuje Marta Frej. Stąd polityka na szczęście nas nie uracza którąś z tych znanych, ale niesympatycznych twarzy. I jak mówię, powtórzę raz jeszcze. Ja rozumiem, że bracia Karnowscy w swoich publikacjach dawaliby bezustannie Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego robią to media opozycyjne? Nie jestem w stanie tego zupełnie zrozumieć. Natomiast i trochę też jest tak, jak z okładkami, jest z zawartością. Nie ma w tym tygodniu tygodnika powszechnego, nie dosłali. Ale być może ten poprzedni numer, który przypomnę, bardzo chwaliłem, jest takim dłuższym numerem również na majówkę, tak jak polityka, która się zapowiada specjalne wydanie na majówkę. Swoją drogą dobry dowcip, nie? Majówka. Cóż jest dzisiaj w czasach pandemii majówką? No ale to jakoś intryguje. I czy w tych tygodnikach z tymi strasznymi okładkami strasznych ludzi coś można znaleźć? No niestety niewiele. Nadal dominuje coś takiego, że dowiaduję się, że mam odgrzewane kotlety, to wszystko, o czym już wiedziałem. Mam w Newsweeku, zgodnie z okładką, oczywiście tekst o Jarosławie Gowinie i jego obecnych jakichś dziwnych takich ruchach, z których nie wiadomo jeszcze co wyjdzie. I znowu, tekst bardzo przyzwoicie napisany, profesjonalnie, tylko nie mówi mi nic nowego. Ja to wszystko już 100 razy czytałem. Jeżeli coś jest w tym tekście cennego, to przypomnienie znanego skądinąd cytatu z Jarosława Gowina sprzed lat, ale cytat jest tak piękny, że nie mogę go jednak Państwu też nie przypomnieć. Otóż kiedyś, kiedy zajmował się sprawą ustawy in vitro i zdecydowanie wtedy będąc jeszcze w PO, słuchał się raczej biskupów niż swojej liberalnej partii, powiedział, przedstawiając ten projekt in vitro w Sejmie: polityk musi odnaleźć w sobie miłość do ludzi, którym służy. W moim przypadku, odkąd zająłem się in vitro, to miłość do zamrożonych w azocie embrionów. Czasami naprawdę czuję się, jakbym był ich przybranym ojcem. Przepraszam bardzo, ale nie jestem w stanie. Na poważnie czytać tego cytatu, no więc taka jest wartość tego tekstu w Newsweeku. Cóż jeszcze? Owszem, tekst, który mogę serdecznie polecić, mimo że jest kompletnie tekstem niepolitycznym, to jest duży wywiad Jacka Tomczuka z Joanną Kulik, naszą znakomitą aktorką. Ja powiem tylko tyle, to nie jest wywiad, z którego da się coś cytować. Tu nie ma złotych myśli, tu nie ma jakichś efekciarskich sformułowań, tu jest opis fragmentu życia młodej kobiety i młodej matki, która prawie że w przerwie między zdjęciami do filmu, serialu urodziła dziecko i pracowała niezwykle ciężko. Joanna Kulik jest nie tylko naprawdę wybitną, światowej moim zdaniem klasy aktorką, ale też niesłychanie dobrym i ciepłym człowiekiem. To jest taka fajna lektura, taka odtrutka na te dzisiejsze smutne czasy. I jeszcze jedna rzecz z Newsweeka do polecenia. Znowu też dobrej bardzo dziennikarki Doroty Romanowskiej, zajmującej się popularyzacją nauki, o wirusach. Wirusy, jak wiadomo, budzą dzisiaj naszą panikę. Natomiast tu jest o tym, że można je również wykorzystywać do walki z chorobami. I że na przykład eksperymentalnie, co prawda, ale wydaje się, że to jest budząca duże nadzieje metoda,
podawanie zmodyfikowanego wirusa polio może sprawić, że guz glejaka ulega całkowitej likwidacji. To tylko mówię jako zachętę do tego tekstu, bardzo ciekawy i też troszkę nas dzięki swojej tematyce wprowadzający w ogóle w tematykę tych mikroorganizmów, o których ciągle nie wiemy, a które dzisiaj przecież decydują tak naprawdę o całym naszym życiu. No ale niestety muszę przyznać, że dwa teksty jak na cały numer Newsweeka mało. W przeglądzie niestety podobnie, z tym strasznym Szumowskim i oczywiście z tekstem o nim, 147, z którego nie dowiaduję się znowu niczego więcej, niż wcześniej już wiedziałem. Kartkuję, niestety nie ma nic specjalnego, co bym mógł z czystym sumieniem polecić. Owszem, jest znowu ciekawy, choć troszkę budzący jeszcze taki niedosyt, tekst o tym, że przy okazji kryzysu również w szkolnictwie okazuje się, to też jest smutne, że coś się okazuje, że myśmy o tym nie wiedzieli albo się tym nie interesowaliśmy, że cały system finansowania oświaty i nauczycieli jest systemem kompletnie obłąkanym, irracjonalnym, a przede wszystkim rzecz polega na tym, że właściwie w każdej gminie inne obowiązują zasady. Nie ma właściwie żadnych wspólnych zasad. Także ten tekst oświatowy Armagedon mogę zdecydowanie polecić nie tylko nauczycielom, bo to jest troszkę fragment pewnej rzeczywistości, w której my istniejemy. Ona nie zaczęła się wraz z przyjściem PiSu do władzy. Tu wychodzą różne wieloletnie zaniedbania. Drugi tekst, też godny uwagi, Tomasza Skowronka o Grecji w czasie pandemii. Wiadomo, ta Grecja stała się takim wyszydzanym przykładem głębokiego upadku. Wszystkiemu winni mieli być Grecy, ich zachłanność, głupota, oszustwa itd., itd. A tu okazuje się, ci biedni, rzeczywiście biedni Grecy, tam straszliwie PKB spadło, spadły płace, emerytury, oszczędzali całe lata na wszystkim, co się dało. Cóż się okazuje? Grecja jest w czołówce krajów najlepiej radzących sobie z pandemią. Dlaczego? Sprawdźcie. To wcale nie jest głupie. I również tego samego autora jeszcze drugi tekst, też z takich w gruncie rzeczy budzących nadzieję, o Izraelu. O tym, że jak dobrze współpracują żydowscy i palestyńscy lekarze, pielęgniarki, aptekarze w walce z pandemią, że zanikają kompletnie podziały czy niechęci. Owszem, rząd, prawicowy rząd Izraela nie jest z tego zadowolony i robi różne paskudne rzeczy, natomiast na tym poziomie międzyludzkim dzieją się rzeczy zupełnie wspaniałe. To też warto na to zwrócić uwagę. Ale wreszcie jest jeden tekst w przeglądzie, dzięki któremu wybaczam przeglądowi to, że numer też jest słaby. To jest tekst profesora Andrzeja Romanowskiego, bardzo wybitnego humanisty krakowskiego, który co prawda jest fragmentem jego książki, która właśnie się ukazała, Antykomunizm, czyli upadek Polski, zbierającej jego publicystykę z różnych miejsc i lat. I to jest tekst, który powiedziałbym, że jest obowiązkowy do przeczytania, dlatego że bardzo ciekawie analizuje przyczyny dzisiejszego stanu Polski, dzisiejszego politycznego stanu Polski. I ja powiem tylko tyle, że taki choćby fragment. Romanowski cofa się do czasów pierwszej Solidarności i mówi, ruch ten obok opisywanego przez księdza Tischnera etosu Solidarności wyzwolił również postawy i instynkty egalitarne, odruchy odwetu i zemsty, nacjonalizmu i mesjanizmu, przywołał wszystkie historyczne wady polskiej zbiorowości. Solidarność ewoluowała w kierunku katolicko-narodowym, a proces ten przyspieszył i pogłębił stan wojenny. Internowania, pacyfikacje zakładów pracy, ofiary ludzkie, wszystko to domagało się reakcji i zemsty. Hasło zło dobrem zwyciężaj zbyt często stawało się pustym dźwiękiem. To dopiero wtedy narodził się solidarnościowy antykomunizm. Jakże przecież różny od sierpniowego hasła socjalizm, tak, wypaczenia nie. Od opisywanego przez Ryszarda Kapuścińskiego święta wyprostowanych ramion, podniesionych głów.
Korzenie PiS tkwią więc nie tyle w solidarności, ile w poczuciu krzywdy, odwetu i nienawiści w okresie stanu wojennego. Ale Solidarność nastroje takie rzeczywiście wtedy wyrażała. To mówię mały fragment, jeżeli byście Państwo widzieli, a jak kamera dojrzy to z góry, to ja tu pozaznaczałem wszystko, ale musiałbym pewnie z 15 minut cytować co smaczniejsze i co mądrzejsze kawałki. Tekst absolutnie obowiązkowy. Absolutnie obowiązkowy, jeszcze raz powtórzę, Andrzej Romanowski w ostatnim numerze Przeglądu. I wreszcie polityka, która no zdecydowanie ma do zaproponowania najciekawszy, kompletny, interesujący numer. Nie przypadkiem, jak Państwo zobaczycie, jak pozaznaczałem sobie w Przeglądzie i w Newsweeku rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to w polityce tego nie zrobiłem. Bo owszem, jest tutaj kilka rzeczy, o których wspomnę, ale właściwie jest tak dużo ciekawych materiałów, że tych zakładek byłoby mnóstwo. Ale idźmy po kolei. Dobra analiza, jak to jest z naszym wyborem, z naszymi tak zwanymi wyborami i z otwieraniem się po przeminięciu szczytu pandemii. Dobra, bardzo smutna analiza, co się dzieje, jak lekarze i służba zdrowia zaczynają być traktowani jako kozły ofiarne. Znamy troszkę to zjawisko, bo gdzieś jakieś anegdoty czasem się ukazują, na przykład na Facebooku. No niestety jest też kolejny tekst o Jarosławie Gowinie, który znowu niczego nam nie mówi, ale w zamian jest znakomita prawna analiza Ewy Siedleckiej o naszym stanie nie nadzwyczajnym. Ale absolutny hit numeru to jest rozmowa Jacka Żakowskiego z profesorem Agnieszką Golec de Zavala z Uniwersytetu Londyńskiego, członkinią Concilium Civitas, przy którym mam też przyjemność współpracować. Golec de Zavala zresztą uczestniczy w trzeciej debacie Concilium, która będzie do obejrzenia i do odsłuchania i na Gazecie Wyborczej, i na fanpage'u Concilium. A jest to badaczka między innymi, znaczy psycholog społeczna, badaczka między innymi narcyzmu grupowego. To jest szalenie ciekawe i chyba jeszcze za mało wprowadzone w publiczny obieg sformułowanie. Żeby to wyjaśnić, to tak pani Golec o tym mówi. Nacjonalizm to pogląd, że nasz naród powinien dominować. Narcyzm grupowy pojawia się wtedy, kiedy nacjonalistycznej wierze w wyższość własnej grupy towarzyszy poczucie, że inni nas krzywdzą, nie uznając naszej wyjątkowości. Żakowski pyta, nie ma miejsca na samoocenę, a Golec odpowiada, w narcyzmie inaczej niż w nacjonalizmie nie chodzi o dominację, ale raczej o szacunek, uznanie, respekt. Członkowie nacjonalistycznej grupy bacznie obserwują, co inni o niej mówią i ich zdaniem zawsze mówią nie dość dobrze. To tyle na zachętę, bo też właściwie chciałoby się przeczytać całą tę rozmowę, ale jest tu jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Otóż naukowcy pod wodzą właśnie pani profesor Golec badali postawy Polaków od początku, od marca do kwietnia i stwierdzili bardzo ciekawe rzeczy co do zmieniających się postaw. Bardzo przyspieszyły zmiany w opiniach, nastrojach. Na początku, powiem na zachętę, na początku było strasznie, w marcu. To badaczka sama mówi, że była po prostu przerażona. A potem raptem to się zaczęło odkręcać. I wygląda na to, że ten proces będzie trwał. Ale nie zdradzę tajemnicy, to jest jeden z dwóch w tym tygodniu obowiązkowych tekstów. Kolejny materiał w polityce, który dokładnie realizuje to, o czym ja już wiele razy mówiłem. Tygodniki opinii nie są po to, żeby nam mówić, co się zdarzyło wczoraj, tydzień temu, bo my już to wiemy. A przynajmniej wie o tym czytelnik, potencjalny czytelnik tygodników opinii. Natomiast są od tego, żeby próbować wybiegać w przyszłość. I tutaj takim klasyczną dobrą realizacją tej zasady jest tekst Joanny Cieśli, studia bezdotykowe.
z hasłem: co ze studiami, uczelniami, egzaminami, z rekrutacją? Trwa ciekawy eksperyment dla milionów studentów. To jest właśnie coś, co odpowiada na zapotrzebowanie czytelnika. Niestety pewnie wielu z nich się nie dowie, że Polityka akurat ma taki tekst. Natomiast to jest wzorzec. Próbować na podstawie istniejących informacji, przesłanek, domniemań, badań, opinii, wysnuwać jakieś wnioski, co może nas czekać nie za godzinę, tylko jutro, za tydzień, za miesiąc, a czy nawet za rok. Ten tekst bardzo dobrze tę zasadę realizuje. Obrazek wstrząsający, inny jeszcze tekst, o tym, co się dzieje z fundacjami, które zajmują się ochroną zwierząt, które są zagrożone po prostu tym, że ich podopieczni, na przykład ciężko chore stare konie, po prostu będą umierały. Nie pamiętamy dzisiaj, mając oczywiście wiele różnych kłopotów, że ten problem nie znikł i że tam są fantastyczni ludzie, którzy wiele troski, czasu poświęcają na ochronę tych naszych najsłabszych braci, młodszych, tylko że bez pieniędzy nic nie poradzą. Zwierzęta muszą mieć co jeść przynajmniej, a za chwilę będzie tak, że nie mają, że nie będą miały. Właściwie co za tekst, kolejny tekst, takie przewidywania, czym będzie lato bez wakacji na przykład Adama Grzeszczaka, czyli znowu coś, co nam próbuje ustalić, jaka będzie nasza przyszłość. Właściwie cały numer bardzo, bardzo ciekawy, bo i dotyczący i Polski, i Europy, i wszystkiego, czego tylko chcemy. Na pewno jeszcze wart polecenia tekst Marcina Rodkiewicza, czyli też popularno-naukowy, ale dotyczący tego, co nas najbardziej interesuje, czyli jak mówi Lit, czyli taki wstęp do tego tekstu, ekscytacja, polityczne naciski, wątpliwe badania i Twitter. Historia leku, który miałby zakończyć pandemię koronawirusa, mówi więcej o naszych czasach niż niejedna uczona analiza. Czyli chaos z chlorochiną, lekiem, który miał nas zbawić, ale już wiadomo, że nas nie zbawi. I wreszcie jeszcze, jak widać, nie mogę przerwać jednak omawiania tej polityki, ale na pewno Adam Krzemiński, spis spisków. Pewnie to już sami Państwo widzicie na Facebooku, ale też na YouTubie na przykład, jak rosną jakieś obłąkane zupełnie teorie i jak niestety coraz więcej ludzi im zaczyna ulegać. Tak, czasem tak tylko, a ja nie wiem, tak muszę się zastanowić i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim im, ale również tym, którzy na szczęście są impregnowani na spiski, ale z tym spiskowym myśleniem, który zawsze jest przecież przejawem strachu i bezradności po prostu. Spisek, wymyślenie spisku nam pomaga, wydaje nam się, że pomaga nam zrozumieć świat, a niestety straszliwie go zafałszowuje. Spis spisków Adama Krzemińskiego również absolutnie obowiązkowo, ale to specjalne wydanie Polityki na majówkę. W zasadzie myślę, że każdy, niezależnie od poglądów, gustów i zainteresowań, myślę, że 90% tego numeru przeczyta z ciekawością. A do tego, jeżeli już się wybierzecie po tę politykę albo wykupicie jej prenumeratę w internecie, to jest jeszcze dużo tańsze, to przy okazji warto się jeszcze zaopatrzyć, ja już o tym mówiłem, ale wtedy nie miałem egzemplarza, w książkę jednego z najlepszych dziennikarzy polityki, czyli Grzegorza Rzeczkowskiego, Katastrofa posmoleńska. Kto rozbił Polskę? Zwracam uwagę, nie katastrofa smoleńska, tylko katastrofa posmoleńska. Ten upiór ciągle, mimo że niby PiS już tak delikatniej obchodzi tę upiorną rocznicę i raczej siedzi cicho z tym tematem, tak naprawdę ten upiór ciągle rządzi Polską. Rzeczkowski to wybitny dziennikarz, a temat pewnie jeden z najważniejszych. Zdecydowanie i koniecznie polecam.